Wróciłeś zobaczyć kolejkę. Jestem z ciebie dumny, Blenny. Jestem z ciebie dumny. Cześć Takeshi. Czemu nie byłeś na streamie z Katarin? Może bym powiedzieć Katarin. Yeah, about it. O Boże, wszedłem. Nie wierzę. Dobra, to ja ściszę grę trochę. Znaczy muzykę. Albo niech gra jeszcze. Dobrze, bierz. Dobra, szefie, akcja jest dosyć prosta. Dołączyłem do was, pracowałem jako ogrodnik, tak? I w sumie, no... Dobra, nie wiem, po co chyba idę stąd. Zarobki i tak dalej, i tak dalej. A wiem, jestem przy siłowni. Nie będę ruszał, dopóki mi się nic nie wszystko czyta. Może. Anyway, zadanie na dzisiaj: sprzedać kokainę. No, co ci nie pasi? Gram inną postacią, to chciałem mieć kos inny rol.
Ja wykorzystam. Aha. Dobry. Oj tam, brzmi jak Eric Foster i tyle. Bartoszek jest na serwie, nie? Może potem odpiszę. Jezu, ponad 4 poziomów na wyspie, jak chcę sprzedawać kokainę. Dobra. Dawaj na gro. Aha. Coś nie boi to ostro. Jak pewnie widać, dograłem trochę modów graficznych z rana. I co, działa fajnie, mi się podoba. Znaczy, działa i wygląda dobrze. Znaczy, w niektórych momentach widać, jak mi się droga ładuje przede mną, czy nie ładuje, tylko jakby mi ją tworzyło na nowo. No. Ale myślę, że w nocy będzie fajny efekt.
Siema. Siema, Czarnuchu. My się nie znamy chyba, co? Chyba nie, nie. Jestem Erik. Siema, Erik. Cody, Eri, jestem. Miło cię, Boże. Wzajemnie. Jaki ty kurwa gra ty jeździsz, ty? Co to jest? Nie, bo wiesz, nie, chyba ktoś mi skumnął drugi samochód i to było jedyne, co mam jeszcze w garażu. Co ty gada, ktoś ci skumnął furę? Nie, no szczerze nie wiem, co się z tym stało. Oho, może za policyjny, wiesz? No tak mi się wydaje. No, nie miałem okazji zerknąć. Mhm. Ja jeszcze rumpo mam, to akurat chyba jest na policji, nie wiem, szczerze. Ty, powiedz mi, bo ja ci dałem tą pastę, nie? Ty ją przerobiłeś już? Przerobiłem, ale nie zdążyłem sprzedać w ogóle. Bo dopiero co przyleciałem, bo straszne kolejki były na lotnisku. Wszystko mam tam. Spoko, spoko. Jak chcesz, to możesz sobie z nami teraz pojeździć. W sobie w trójkę będzie lepiej niż w dwójkę. Zobaczysz co i jak. No dobra. Tylko musimy auto ogarnąć czteroosobowe. Masz tu Nie wiem, w sobie. Kolej też ma zmodyfikowany kos. Ej, też nie pamiętam, czy ci mówiłem, bo wczoraj... Jesteś jednym z trzech nowych mieszkańców wczoraj, już nie pamiętam komu co mówiłem. Fioletowe buty, żebyś sobie ogarnął. A nie, to nie mówiłeś. No, to sobie tam załóż jakieś, nie? A na razie nic poza tym. Dobra. O. To może ja tą kokainę wyciągnę najpierw. Nie wiem, jak chcesz. Znaczy nie, no to pytanie czy... A, no dobra. Mam zamknięty, więc nikt nie powinien ruszyć. O, no do. I co tam powiesz, Czarnuchu, co? Niech ci się układa mieć... Interetele gdzieś kminisz? Nie, nie. Ja niedawno dopiero przeleciałem tak naprawdę. No, rozumiem. Co to tylko jakaś? W sumie spoko wygląda nawet. Co? Pojazd w pełni zatankowany? O no, ty, zatankowany, fulo. Ale jazda. Może zatankowałeś zanim go stoiłeś? Ci, no nie wiem. Nazywało mi na liczniku, że mam... 20%. Ciekawe dosyć. Nie, jak ja patrzę, to widzę 100. No teraz 100 jest, no też teraz widzę, że 100. Jak ci się podobają furki, którymi jeździmy, co? Spoko, fajne. Syczne, może trochę starsze, ale wiesz, tam żadnej elektroniki nie ma, nie? Tam nie ma co się zepsuć. To jest piękne. To prawda. Tak, prowadzę się. A nie widzisz tytułu? Jeszcze świetnie wyglądają, no normalnie. Auto za 7 tysięcy to wygląda jak za 200 tysięcy, nie? Jak tam stymowałem ładnie. Moja manana piękna. Słuchaj, jak się spiszesz, że pokażesz nam, że potrafisz handlować i tym podobne, rozmawiać z ludźmi, bo to wiesz, to jest sztuka też, nie? Mm-hmm. Podejść do gościa, zagadać ładnie, podać mu dobrze, no nie? To jest sztuka, żeby nikt ci nie złapał. To będzie trochę więcej zadań dla ciebie, nie tylko jakieś takie żmudne handlowanie, nie? Wiesz o co chodzi. Czaj. Nie czaj. Ale przy okazji sobie trochę zarobisz, nie? No tak. Ojej, aż się rozwalił. Masz przez jakąś broń, tak? Akurat nie. No i... No zostawiłem ją tam. Widzisz. Znaczy jak miałem zamiar sprzedawać, to stwierdziłem, że schowam, bo jak mnie policja przyłapie, to na pewno by zabrali czy coś. Nie warto było tracić. A masz licencję? Mam. No to jak masz licencję, to ci nie zabiorą klamy. Jak do nich nie mierzę. A. No, to nie wiedziałem. Myślałem, że wezmą tak ci się. Trochę mnie zamykali, trochę poznałem tego prawa, wiesz o co chodzi.
Trzeba dbać o swoje, nie? No też wiesz, nie ma co zaczynać z policjantami, jak już się złapią za handel, to wiesz, to już lepiej się poddać, nie? Dostać mi jeszcze wyrok niż kurde... Ocieć uciekać? Jeszcze za jakieś tam, no właśnie, no jeszcze uciekać czy coś. Powiem tak, żeby zostać złapanym na handlu, trzeba być debilem. Trzeba być totalnym debilem, ale jak zostanę złapany, to nie próbuj uciekać, nie? Zapamiętam. No. Ale tak jak to ci nie pasi. No Jezu, ja, to zależy też. Zależy ile masz też przy sobie towaru, nie? Jakbyś miał tam resztki jakieś, jak masz marihuanę, to możesz ją po prostu wpierdolić. A jak masz kopa, to możesz sobie też nasypać. Wetrzyj no tak. Posła i tyle, nie? Tak jeśli to zapuść jakąś dobrą gadkę na sprzedawanie. Lol. Umiesz kraść samochody? No już nie próbowałem, ale... Nie próbowałeś? Nie. No i trzeba się nauczyć kraść samochody. To jest przydatna rzecz. Idziesz tam do Castoramy u nas, kupujesz sobie jakieś wytrychy, co nie? No to widziałem akurat. Do Castoramy? No tam na półkach są, nie? Mm. Bierzesz sobie taki kilka, podchodzisz do auta. A, potem coś ci pokażemy, jak otwierać. Spoko. Ja tu już nawet nie patrzę, nie? Ja mogę zamknąć oczy i mi się fura otwiera. No. Na tym też są idzie ładnie zarobić. O kurwa, Walter, ale już się pomysł na zarobek. Dawaj. Ale to potem ci powiem. Jeszcze będziemy musieli to przemyśleć, nie? Dobra. No, albo ci na rządowym napiszę, bo to też dobre. To jest mocne. Co to się odpierdala? Jezu. A ćwiczysz na siłce może? Tak, chodzę. Tak? No i dobrze, trzeba dbać o formę. No, staram się zawsze, jak karnety można na nowo kupić. Dobrze. No to widzisz, ja to odpuściłem sobie siłownię. Energetyki piłem, gdy nocki przesiedziałem. Noce. Blant jarałem i widzisz, ledwo sobie teraz. To, także sam rozumiem. Rozumiem. Nie jest. Lekko. Ukradłeś jakiegoś chłopa? Kiedy? Już? Ale że lokalnego, czy... No nie wiem, lokalnego albo nie lokalnego. Tego nie. Nie miałem okazji. I powodu. Nie miałem okazji? No tak. No, rozumiem. No to będziesz sporo kradł takich ludzi, wiesz? Ja to staramy się zarobić jakoś. Może mniej legalnie, jak sam widzisz, jakieś tam ksy tym podobne, ale też czasami, wiesz, widać takich miastowych, takich, którzy są przy forsie, no to, wiesz, warto im zabrać, nie? No oni tak cię zbiednieją, a my z powrotem tam. Tam w nocy do jakiegoś możesz podejść, do lokalnego nawet. Też niektórzy są przy forsie, nie? Podchodzisz do chłopa, wyciągasz broń, mówisz, kurwa, dawaj forsę. Straszysz chłopa, co nie? Nie zadzwoni oczywiście na psiarskie. Albo jakiś tam w pobliżu, jakaś osoba też, żeby nie zadzwoniła, to najlepiej, żebyś był tam. I kroisz chłopa, nie? Torebkę bierzesz, czy piar, coś, to nie wiem. Też się przydaje tak, ale to tylko w nocy, nie? Bo to z lokalnymi, wiesz... Są kurdliwi, oni widzą, że kogoś okradasz, od razu na psiarskie dzwoni. Co pamiętam. A w nocy to nie widać tak, nie? Ograniczone, wiesz, to.
ci pokazał, ale kurwa, ani nie ma nocy, ani nie ma... Nie ma ludzi tutaj. O, dzięki Takeshi. A nie, Takeshi tak bardziej na serio. A strzeliłeś kiedyś do człowieka? Nie. Zabiłeś kogoś? Nie strzelałem. Umiesz strzelać w ogóle? To jest dobre pytanie, nie próbowałem. Dobra, dawaj na growth. Dam ci broń. Chcę zobaczyć, jak strzelasz. No mam u siebie w mieszkaniu. Damy ci... Pan ja to opisuje? Chyba, że... Gdzie ty to? No tak. No kurwa, na grow. Dobra, to w którym? Nie, tam dalej, na końcu. Na patelni. Oho, no... W tym, po lewej. Reszta podaje w starym mieszkaniu do mojego mieszka. O. Oho, tutaj, tak? Tak. To dawaj. Szklamy.
Ale powiem tak, że było ciekawie nawet. Było ciekawie. What the fuck? O ja pierdziele. Ja pit. No magia, stary! Mógłbyś klipa zrobić, to bym miał taki dowód, żeby wyjebało, ale... Ja pierdolę. Ale podbiegnę z buta, no kurwa. Chyba nie tepną, dobra, biegnę tam. Dobra, i tepną mnie. Muszę biec z buta. Znaczy, jak biegnę? A tu jest policyjny, to może zerknę, czy tam jest mój samochód. Wow. O Jezu, ja nie mam w ogóle ikonek i całej reszty. A nie, moment, mam. No tak, przecież graczy widziałem. A, ale będą mi nie odpali. A nie, jest. Kwota 100, za co? Auto lokowało wjazd na strzeżony parking. Ja pitole.
Raczej pobiegnę do mieszkania. Może mnie nie wywalić znowu pod komisariat. Tam zahaczę o stację benzynową Journeyem, podjadę tutaj pod samochód. Chyba przydałoby się Journey odstawić. Myślałem, że to gracz, bo tak dziwnie zsunął. Wsiopitł. Zaraz się modlę, żeby mnie tepnęło do środka. Z Bogiem. To strasznie tknięto menu. Modu się kurwa, ale się wszystko spierdoliło. Idzie samochodu. Kurwa, wait. No bo tak to wyglądało. Po prostu nie czytało mi tekstur i zacząłem pod nie wpadać. Ja ogólnie nie wiem, czy co problem z serwerem, czy co się dzieje, ale wszystko jakoś by reaguje mi z opóźnieniem. Kliknąłem E przy bankomacie, minęły 3 sekundy i dopiero zaczęło reagować. Nie przeskoczę, nie? Bo to nie jest takie proste. Dobra. Chodźmy na ten policyjny. Ale zaraz, gdzie mam teraz Journeya? Ja pierdolę. Chyba, że Journey się po prostu odrespawnił? Ale dobra, będę o tym myślał, jak będę miał samochód. Chociaż nie no, z drugiej strony jak Journey jest tutaj, to podjadę. A gdzie go nie pokazuje? Nie pokazuje.
Tak mi się wydaje, wiesz? Chyba, że go odstawi... Nie no, jak mogę go odstawić na parking? Przecież nie zaparkowałem. Tylko problem jest w tym, że kokaina jest w nim. Tak? Teraz jeszcze go zamknąłem. On coś ma w środku, bo ja już nie wiem. Chyba tej kasy wziąłem w ogóle? Nie. Nie, wcale nie. Nie sprawdzają raczej. Ale kurde, no samochód mi wyjebało, nie? No sprawdzę, czy go na normalny parking nie odstawiło, bo to jest jedyna opcja taka, która pozostała sensowna.
10 teraz. Dzień dobry, panie kierowca. Dzień dobry. Gdzie pan tak się spieszy? Na parking. No to jest powód jakiś szczególny? Żeby przejść w serię czerwonych świateł? No szczerze, szukałem swojego samochodu, bo mi jej zniknął, jak wszedłem do mieszkania. Sprawdzam możliwe miejsca. No, rozumiem, ale to jakoś usprawiedliwia przejeżdżanie przez te czerwone światła? Raczej nie. Właśnie, no też mi się tak nie wydaje. Ma pan jakieś prawo jazdy przy sobie, dokumenty? Tak, tak, już. Zobaczył. Już podaję. Bym poprosił. Ale pan sobie... A, dobra, zresztą. Dobrze, pan sobie usiądzie w środku i nie odpala samochodu jeszcze, dobrze? Jasne, jasne. Mam dać się do kompletu, daj spokój. Proszę panie kierowco, jak długo pan jest na wyspie, bo widzę, że pan jeszcze karany nie był. W sumie to tak, 2 dni czasu globalnego. No nie, nie dużo. I już pan tak się skrada po mieście szybko? Tak jakoś wyszło, niestety. Dobrze, proszę pan. Razem to będzie 750 dolarów. Przyjmuję. To są 3 czerwone światła, przez które pan przejechał. W pewnym momencie jechał pan 100 km na godzinę i przeciął pan wysepkę, ale na tym na oko. No nie zaprzeczę. No tylko prosiłbym następnym razem o trochę rozważniejszą jazdę i mógłby jeszcze więcej prosić, proszę tu więcej zwracania uwagi co się dzieje, bo pan prawie przytarł jednego kierowcę, kiedy pan wyjeżdżał z tej drogi takiego ruchu. Przez całą gwałtownię zbudowałeś. No szczerze nie widziałem czegoś takiego, ale zapamiętam. No to panu mówię, bo jechałem za panem. Pan nie widział. I mógłbym prosić, jak ma pan zamiar jeździć, proszę skrzyżowanie, to niech pan zwraca uwagę, na jakim pasie ruchu pan jedzie, dobrze? Bo jechał pan na pasie do skrzyżowania w lewo prosto na czerwonym świetle. Aha, dobra. Zapamiętam. Tyle będzie ode mnie, także swojego dnia życzę. Dziękuję. Miłej pracy, tak samo. Do widzenia. Nie mogę ruszyć, czy? Tak, ja się cicho tam. Staram się. Czy ja nie mam zielonej właśnie?
Niech jeszcze we mnie walnie. Na bezki to gdzie jest ten czurny? Bo ja znajduję się na mapie. No nie. I myk do pokoju. Tak, tak, czerwone, cicho tam. Ojej, chwila no. Jezu, tak, zapisz cokolwiek, tam nic nie zmieniałem przecież. Dobra, to wykupi pomysł z tym pół. No, aha, Illuminati. Pewnie. Kurna, wszyscy mają czerwone, tylko jakieś jaja. No nic, zmienię te buty i podjadę na grow. Mam w ogóle te 200, 250, tak urobię.
Na pewno tak było. Oj, dobra. No i mam fioletowe buty, dobra. Jak nie wyrabiają? Patrz, wszystko pięknie działa. Nie ma żadnych dziur w ziemi. No a nie? Słuchaj, nie będę ich teraz usuwał, no bo to się miało z celem. Ty! On tu stoi. Tak jeszcze cicho. Tak jeszcze, proszę cię, cicho.
Tak też ja wierzyłem w tego czurna ja. Kreszy cicho. Widziałem, że w nocy to tak świeci. I still have to lie down with a few more women. For sure. Dobry. 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 Pan chyba co? Ja tak biegnę, nagle ktoś na kogoś wpadam. Oczywiście, że odrzucona, ja pierdolę. Ja potem skupił wątek, cech robię. No tak jak się, no kurwa, przed momentem tutaj było w cholerę ludzi, nie? No w chuj. Teraz jest ich zero. No kurde, rusz się. Control Shift 0? Shift 9. A, Shift 9 to jest animacja.
Powiem tak, poczekam aż minie... tutaj jest realny zegar. 5 minut i spróbuj ponownie. Najciągnie pod latarnią, nie? O, Kiri Bajcel wybił. Osoba, która była za mną w kolejce. 4 minuty. Mi się wydaje, że nikogo nie wezwali, ale... No i nagle jest tam w chuj typa, no kurwa. Takie się pewnie. Dobra, wracamy do sprzedaży. Moment. A nie, bo chciałem powiedzieć, że dobra, na statku to sprzedam, nie? Ale żeby sprzedać na statku, to musiałbym podpłynąć. Ale tak jest, ja tak wyczuwam, nie? Po prostu w kościach, że teraz odniosę kokainę, będzie takie stój! Policja! Ja pierdolę, no. Yes, I'm that girl. You're lame. I'll be famous. Kurwa, jeden gram.
Jak ktoś weźmie 3 albo 4, to będę zadowolony. Baboso stupido! Ay, pero qué mierda! No autographs, honey. Dobra, to pierdolę. Słyszałeś Takeshi? Syrenę policyjną? You gotta swing by one night. I'll totally set you up. Sure, that sounds like bad karma. Takeshi, następnym razem spróbuję użyć twojej gadki marketingowej. A to się da wejść? Nie da się. Nie. In the city. No me digas. That's fascinating. Tak jak ja powtórzysz mi, jak ona brzmiała, ta gadka? Nie, no liniarzy nie ma jakby. Dobra, próbuję. Ale zmieni miejscówę też od razu.
But come by, and I'll send someone to see you. I don't know how I got by before I learned Epsilon. That's true. Panie, to najlepsza pasta na zęby. Będzie panu się świeciło po nocach. Jak widzisz, takie się gówno. Znowu gówno. Nie pogadam z nim. O, ja mam jakiegoś kurwa pecha. No gdzie oni wszyscy są? Przerwał pan obrzucący uziębienie. Dzięki naszej specjalnej paście zębów pana uśmiech na zawsze zostanie świetlisty nawet w nocy. Kapitole, wziął 3. Przerwał pan obrzucący uziębienie. Dzięki naszej specjalnej paście do zębów pana uśmiech już na zawsze pozostanie świetlisty nawet w nocy. Policja, nie? Nie, to nie policja. To policja? Co to kurwa jest? Dzień dobry. Dobry. Przyszedłem z takim zapytaniem. Tak? Mógłbym zobaczyć pana dowód osobisty? A czemu? Dlatego, że proszę pana, tutaj mieliśmy zgłoszenie o handlu narkotykami od osób, które przebywają na molo. No i pan tutaj się dziwnie zachowuje, podchodzi pan do ludzi, już tutaj obserwowałem pana przez dłuższą chwilę. Rozmawia z nimi, biega pan bardzo szybko. Dobra, pokażę w takim razie. Ale nie widziałem, żeby ktoś tutaj był podejrzany. Czy poza moim zachowaniem, jak pan twierdzi. Dobrze, pan Eric Foster. Mike, może sprawdzić, czy pan był karany za takie rzeczy jak narkotyki? Jest pracy, poczekaj. Ale fart. Proszę pana, ja się w takie sprawy nie bawię. Nie, tam pana kolega nic nie znajdzie. Ale tak dobre, patrzę przed siebie, widzę, że radiowo zajeżdża, ale tego typa w ogóle nie widziałem przed sobą, nie? Eric Foster, tak? Tak, tak. 10-4. Co, Mike?
Jest ty. Coś z tym się stało chyba. Chyba pies się nie za bardzo słucha. Nie, bo on jak czasem się potknie, to tylko raz za. No i co tam? W kartetyce rzeczywiście pan nie był wcześniej karany ani za żadne przestępstwo. Dobra. Tykowe. W takim razie nie wiem, co szukam pana dla pewności. Czy nie posiada pan żadnych narzyków? Oczywiście nie mam nic przeciwko. Z ręcami tutaj pod ścianę, odwrócić się tyłem. Pewnie. Jak? Nie, no pan tutaj nie ma przy sobie narkotyków. Mówię. Nie wiem, może niech pies płaczy. Już jest pies, to niech obniucha, może nie wiem, gdzieś tam wyczuje jakieś jeszcze pozostałości. No, to już obniuchał, ale też nic nie wyczuł. Cześć, no się. W takim razie, no co? Trzeba oddać panu dokumenty, jeżeli nic nie znaleźliśmy. A, no pewnie. Proszę bardzo. No, dziękuję bardzo. Może fałszywe wezwania robili po prostu ludzie, jakieś żarty czy coś. No, możliwe, że czasem by pan to różnie bywa, nie? Jeden człowiek zauważy, że inny się dziwnie zachowuje i zaraz policję woła, tym bardziej, że jest 12 w nocy, także no... To też prawda. Późna godzina i pan, ludzie się sami o siebie boją. Ja rozumiem. Dobra, no to jak pan tu... Przepraszam jeszcze za problemy, no ale... To musi pan zrozumieć. Nie, no rozumiem, że to państwa praca. Służyć i chronić. Dokładnie. Dobra, to życzę tam szerokiej drogi. Wzajemnie. No, dobrego wieczoru. Widzisz, a 42 jak ugrałem? Akurat sprzedałem ostatnią działkę, idę przed ciebie, bo widzę radiowóz, a za mną podbiega jakiś kliniarz, nie? O Jezu. O chuj. Tak, jeszcze nie jak to kto. Ja sam.
Dobra. Bo jeśli przeszukują samochód, jak dalej, to zaraz go anulują. Znaczy, Boże. Ukradną, nie? Więc namierzanie pojazdu wchodzi w grę. A nie. Mi go nie pokażę, bo on już jest respiony. No tak. Ale jakiego miałem? Ja nie wiem, ja zawsze mam szczęście, że ostatnią działkę sprzedaję w momencie. Jakiej nie mam? A tu był Baker, nie? Baker chyba streamuje z tego, co kojarzy. Tak, tu Baker? Nie, ktoś coś stuwał. Nie, Wister to był chyba ten pierwszy. Dobry? Dobry. To pan skoczny. Tak, a no. Zaznaczę panu, gdzie bym potrzebował podwózkę. Co to znaczy? To się udało. Okej. Okay. Dobra. To 26. Co jeszcze raz? Pan to wejście smoka zrobił. A, rozumiem. Nie. Już pan pewnie myślał, że nikogo nie ma, tu nagle... Zwróciła się pan nikogo, tak, ja, Erik, dokładnie. Wjeżdżam. Się zastanawiam, kurczę. Chyba, że może jeszcze ktoś tam być, by pana zgadzał. No właśnie tak, właśnie, ja tak myślałem, gdzie się ustawić, żeby zobaczyć pojazd w razie czego. Ogólnie raz SMS-a wysyłać, że pan jedzie, to nawet jak przyjedzie jakiś drugi, to może klient powie, że już ktoś inny mu go tam poinformował, że jedzie. No tak. To zazwyczaj reaguje na te zgłoszenia. No tak, to nie wiadomo, czy pan... nie wiadomo, czy pan jedzie kilometr czy 7, tak? Bo jak na przykład ktoś jest na drugim końcu miasta, to lepiej napisać, że dobra, jadę do pana, bo tak to ten może szukać innej podwózki z tweeta czy coś, nie? Prawda. To spacerek na molo, rozumiem? Tak. O, pogoda na nas sprzyja. No, chociaż miałem niemiłą styczność z policjantami, którzy przeszukiwali mnie, bo myśleli, że posiadam jakąś kokainę czy coś przy sobie, a nic takiego nie było. Oczywiście nic nie znaleźli. Dlaczego pana przeszukiwali? Ale widzieli, jak pan coś tam robi? Znaczy, no twierdzili, że dziwnie się zachowywałem, ale mówię po przeszukaniu, no stwierdzili, że nic nie mam. No i mam ciemno, jestem też ciemny i wyszło jak wyszło, nie? A obydwoje byli biali. Dobra. Oczywiście bez urazy. Ile się należy?
No to zawsze 100 wybiorę od kilometra, także 250. A, dobra. No jakbyśmy wyszli, bo... Tak, tak. Coś tam proszę pisać, podjadę zawsze. Jasne. Dziękuję. Widzę, że już kolejne wyzwanie. Tak samo wzajemnie. Tak jest. Teraz takie domino wezwań będzie. Powodzenia. Oby. Tak. Do widzenia. Tak, to był Baker? Jaki ma numer? A nie, bo on chyba timeouta dostał, tak? A nie, bo się rusza potem. Chyba, że trzeba mi się pierdolić ogólnie i... Ja nie wiem. Jest ale jasne światło. Kurde, za daleko stanąłem. Ale o co ci chodzi dokładnie? Miga, bro, yo. Bo jeszcze nie jestem w gangu. I właśnie muszę coś obliczyć. Ale to wystarczy. Dobra, że 150 razy 100 to 15 tysięcy. 15 tysięcy tego podzielić na 20 to 750? Nie podzielić, Boże, procent. 20% z tego. 3000. Dobra, a z 300 razy... No 100, no to wiadomo, 30 tysięcy. 20% z 30 tysięcy to jest... 6 tysięcy, więc 450. A co będę mówić, czego, coś w stylu, że kurwa, masz jakiś problem przez cały czas? No sorry. Jak będzie trzeba, to okej. Okay. Ale jak nie, to nie.
Boże! Siema. Siema, siema. To jest pytanie, tak jakby. Bo jak sprzedam tą całą kokainę, to znowu wam wiszę 20%, czy jak to ma wyglądać? No, a potrzebujesz mocno pieniędzy? Nie, raczej nie, ale tak po prostu pytam. A czy z drugiej strony bym sobie mógł jakiś samochód kupić? No, za kokainę masz więcej, nie? Niż za marihuanę, no to, no tak, to, to tam... 30-40%. A, okej. Okay. A i pogadałem jeszcze z Cody. Tak szybko jeszcze tego zadania nie dostaniesz. Jeszcze dostaniesz takie pomniejsze. Aha, dobra, okej. Okay. Ale w razie się spisujesz, więc... Aha, dobra. No i dobra, to wrócę potem. Go. Siema. Siema. Epika. Oj. Kurwa. Dobra. 40% z 30. O kurwa, to nie mam. A 30%? Aha. Fuck. To teraz to w ogóle misja specjalna, nie? Jadę po swój samochód. Ty chwila, przed tym muszę sprawdzić jedną rzecz. Co, JA42 wolałaś Katarinę? Czy to co teraz? Czyli Perkon próbujący sprzedać 100 kokainy, będąc łapany cały czas przez policję. Ja tak szaleć nie powinienem, bo jeżeli przeszukali mi samochód, zakładając, że przeszukali. Serio? Katarin ci się bardziej podoba? Bo lubisz, jesteś sadystką i lubisz patrzeć, jak męczę się z tymi klockami? Miałem cię za kogoś lepszego. Wiedziałem. Nie, ja mam dylemat jakoś tak, kurde, no... Sprzedałem tą kokainę, chciałem, żeby coś się zadziało w końcu ciekawego, a... Z drugiej strony może Katarina byłaby ciekawsza. Znaczy ciekawsza, byłby taki, no kurde, jebany klocek!
Jest. Ja 42, bo ty się lepiej znasz. Gdzie najlepiej sprzedawać? Jeżeli w tamtym miasteczku będą lokalni, no to jadę tam sprzedawać. Najgorsze jest to, że gliniarz jest chyba z pięciu, nie? Ale oglądasz policjantów przecież, no to wiesz, gdzie ich łapią. Nie no, żadnych to byłoby takie ocepice. Na drugiej stronie ja też ich oglądałem. I zresztą sprzedawałem drugą postacią też, Dragi. A Baker jest ostatni, ale jego chyba waliło. Są lokalni? Nie wygląda na to. Znaczy ja wiem, że to nie tutaj zaznaczyłem, ale... Oj. Nie, nie będzie ich. Są jak gracze, nie? Co myślicie, że znowu będę miał szczęście i policjant mnie przeszuka, jak nic nie będę miał przy sobie? Nie, nie dojadę, tak. Co jest?
Jedzie sportowym samochodem, nie wiem, 30 na godzinę. Ale ja, jeśli dwa masz na myśli, że całą, wszystkie te 90 jeszcze sprzedam, zanim dojadą, czy tą jedną działkę, czy 10? Dziewięćdziesiąt raczej nie. No nie, tu jest brama, dobra, dobra. Tak, tak, jeszcze nie. Akurat one przejeżdżali obok. Na przykład tutaj trzech typa stało. A nie, to ulicy dalej. A nie, tutaj są, dobra. Nie weźmy. Ten też nie weźmie. Ja pitul myślałem, że to policja, bo tak się zaczęła zatrzymywać. Jeszcze trzy. Guess you didn't see me. Zakład, że zaraz zajadą. Akurat jak sprzedam ostatni. Tak, 2 minuty. Im daje. Albo 20 sekund około. Gdzie jest bank? Czemu lec koszenie?
zostałem kretem policyjnym w siatku narkotykowym. Tak im powiem. Panowie, ja chcę być u was z tym kretem w sprawie bla bla bla. Takim. Ja, nie, dobra, panie, bierzemy. Siedem, dwa, zero, dziewięć. Słyszałem karetkę, ale nie wiem, czy w realu, czy... Teraz. To w grze były syreny? Super, Takeshi, dziękuję ci. Z ciebie to jest kolega. Ja pitolę, ale jasno. Hello? Yes, sir. Of course. To są oni Batmana wzywają tam? Te cienie wysokiej jakości. Ty wiecie, jest mały problem. Nie wiem, gdzie zaparkowałem samochód. Czy ty byś był takim rudym z blok ekipy i sił do pokładu. Tu jest gliniarz, nie? Tu jest kurwa glina. Pierdolę.
Właśnie to robię, Takeshi. Kurwa, kamuflaż, gdzie migają mu światła, nie? Znaczy, ja używam teraz naturalnego kamuflażu, daję śmieciarza. Znaczy, śmieciarza. To szukam żarcia. Na co on kurde czeka, no? Dziękuję, Takeshi. Ja będę kupił, nie? Albo nie. Chciałbym do niego zagadać, ale jeżeli mi samochód przeszukali, to... Tak, kocham. Siedem, jeden, cztery, trzy, dziewięć. Jezu. Czyżby odjechali? Jakbyś pamiętał, gdzie samochód zostawił? No. Ty.
O Jezu! Jak to kończy się paliwo? Cześć kucharz. Perkor i unikanie policji, część 25. Teraz ja zaparkowałem. Ciekawi mnie, czy ten koleś gdzieś odjechał i odpuścił. Przeszkadza mi trochę to, że nie mogę tego sprzedawać w spokoju. Ło, dziwne, kurde. Nie daję ci sprzedawać w spokoju narkotyku. A tak, przecież ja płaciłem kasę na konto. Jezu. A bankomat, a dobra, tu jest bank. Znaczy ten mod graficzny? Aha, chodzi ci, że gorsza grafika, tak? Tak naprawdę to nie. Nie znam. Co jest? Tak, przynajmniej nie muszę układać. Znaczy, no dużo jest takich, jak napiszesz po prostu. Ale chcesz do GTA 5 czy do FFM-a? Bo to też jest różnica, wiesz? Bo jak do FFM-a, to powiem ci, że jak nie masz 16 GB RAM-u, to co byś nie zrobił, to FPS-y ci nie pomogą. Ile masz RAM-u? Kuchasz, ja może i dzisiaj będę walił klocka.
Wiecie, że to działa na specjalnie w taki sposób, nie? Jak to restart serwera? Ten dylemat, czy po restarcie serwera... No, wejść na serwer. Czy na Katarina przejść? Co myślicie? Ja nie dokończył tego. Questa, że tak powiem, ze sprzedawaniem kokainy. O nie, wiecie co, nie będę ryzykował. Wezmę tylko 4. Bo tak gdzieś czuję, że ten gliniarz dalej się tu czyha gdzieś. Co mam ścina niby? Ty, faktycznie pnie. Ale klatek nie gubię. Moment. A nie, moment. Zaczął nagle w 10 FPS-ach to nadawać. Czemu? Ale to samo się nagle... Moment. Teraz okej, okay, nie? Moment. 28, 30. Teraz wygląda okej. Okay. Mi się daje. Czy tnie? Mi też ciężko powiedzieć, bo u mnie podgląd sam z siebie po prostu przycina. W sensie podgląd zawsze ma jakieś lagi. Lekkie. Nie, zawsze już zmanualizowałem i dałem pełny ekran znowu. Nie, musiało stracić fokus na grze albo... A nie, znowu... Co jest? Jak menu otwieram, to chyba tak się dzieje. To był gracz. Ewidentnie.
to jak, co wolicie, Katarin? Czy 5M? Serio? Dobra, to będzie po restarcie, znaczy po restarcie. Poczekamy do ostatniej minuty i wyjdę z gry po prostu. No dobra, i tak się więcej zrobi. O Jezu, sorry. Oh. Trzeba pchnąć, patrzeć, czy nie ma gliniarzy za nim, żeby nie było, żeby szedłem w trakcie akcji. Dobra, 4 minuty. Zatem dziękuję każdemu, kto przylazł. Mam resztę kokainy. Czyli ile? 706? Może 76? Sprzedamy sobie dopiero. Tylko zobacz, czy to nie zginiesz. Nie, on nie pobiegał w samochodzie. Dopiero. Niestety. Ja to będę kończył. Na kolejnym streamie.